Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj robimy draft Euro 2016, także patrzymy na zawodników, którzy dostali się na Euro 2016. W związku z tym dzisiaj mało będzie zawodników typu Messi, Neymar. Idziemy dzisiaj zupełnie w innym kierunku i miejmy nadzieję, że będzie to właściwy kierunek ku temu, aby zwyciężyć w tym drafcie. No i pierwszy wybór padnie chyba na Zlatana Ibrahimowicza. No i tak zrobimy, no Zlatan to jest Zlatan jednak. Myślę, że tam zaczaruje niejednokrotnie, patrzymy dalej. No i teraz, no, najlepiej byśmy wzięli Lavezziego oczywiście, ale myślę, że pójdziemy w kierunku Francji, czyli gospodarza, i weźmiemy Komana. Okej, patrzymy dalej, co mamy tutaj ciekawego. Jest Gareth Bale, Walia. No i właśnie znowu Di Maria, jajaj, no ale nie możemy go wybrać, więc wybierzemy oczywiście Garetha Bale'a. Patrzymy teraz na środek pomocy, co tam ciekawego będzie. No i tutaj chyba weźmiemy Strootmana, a jednak nie, Holandia się dostała. Dobra, tutaj wezmę na razie Parolo. Zobaczymy dalej, co tutaj ciekawego będzie. O, jest Tomek Müller. Tomek Müller, chyba Tomka Müllera weźmiemy, tak jest. Teraz szkoda, że tam... Chociaż Januzowicz, no Januzowicza mogliśmy wziąć. Austria w końcu też się dostała. Dobra, kolejny wybór. No i nie wiem, chyba tego Imbula weźmiemy. Tak patrząc, chociaż Rico też będzie pasował pod Bale'a. Dobra, niech jest Rico na razie. I zobaczymy, jak to będzie w obronie wyglądało. Na razie tak bez szału bym powiedział, prawdę mówiąc. Czekajcie, jak tutaj jest? Jest Serie A też, także wezmę tutaj na razie Molinaro. Kto będzie towarzyszył mu na środku obrony? Perin czy Bartra? Niech jest na razie Bartra. Też będzie miał zgranie z tym hiszpańskim środkowym pomocnikiem. O, i Martinez. Tutaj Martinez absolutnie będzie idealnie pasował. I tego Martineza weźmiemy, będzie pasował tutaj pod Müllera. I też jako Hiszpan z Bartrą idealnie będzie tutaj na środku obrony sobie radził. Mam nadzieję, tak samo jak tutaj Martinez. Też Hiszpan, także tutaj trochę pod Hiszpanien zaczynam iść. I na bramkę kto? Powiem wam, że ciężki wybór. Natomiast tutaj wybrałbym Gianluigi Buffona. Jako, że to jest inform, to na pewno nas... O, mamo, mamy Totsa! Mamy Totsa i weźmiemy tego Totsa, o kurde. Właśnie, Totsy są teraz. Zobaczymy, może coś z paczek tak samo drobnie, jakiś Tots ciekawy. Co mamy tutaj dalej? Tutaj wezmę oczywiście Bernata. I tutaj będzie fajne zgranie teraz. Wręcz idealne. No, pierwszy Tots nam się pojawił. Zobaczymy, jak będzie dalej. O kurde, teraz mamy Alaba albo Lami. Teraz powiem wam, że... Chyba wezmę Alabę, mimo wszystko wezmę Alabę, tak mi się wydaje. Czy tak zrobimy, czy tak nie zrobimy? Nie, no tak zrobimy. Alaba to naprawdę mocny punkt zawsze w defensywie. Okej, przechodzimy już tutaj. I co my tutaj mamy? No i chyba wezmę na razie Bellarabiego. Zawsze może wchodzić na zmęczonych rywali. Tutaj oczywiście Ben Arfa, 5 gwiazdek sztuczek, jakby nie inaczej. Ten Francuz nam na pewno też się tutaj przyda. Tutaj mamy Antoine Griezmann. Chociaż Insigne z drugiej strony. Ale Griezmann będzie pasował idealnie pod zgranie. Zobaczcie, jest Coman na lewej flance, na prawej Bale. Będzie narodowość plus liga i zgranie dla Griezmana. Także na razie tak, ale Ibra myślę, że będzie wpuszczany dosyć szybko. Oj, 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 kurde, fix! I co teraz? Ja pierdzielę, ale teraz mam dylemat. Busquets 90 TOTS. O kurde. Czy Suarez 97 Hero, którym jeszcze nigdy w życiu nie grałem? Ale teraz są niezłe... Suarez, co ja robię w ogóle? Przecież jest Euro 2016. No to porobione zostałem w tym momencie. Czekajcie, może kart się przyda? Nie, nie przyda się. O kurde, ale fail by był, co? Bym wybrał Suareza. Ja pierdzielę. Mam nadzieję, że żadnego failu tutaj nie było w międzyczasie. Jest Ronaldo! Inform 97 na Portugalia, wiadomo. Także całkiem spoko. Patrzymy dalej, co tutaj mamy ciekawego. Jest kolejny TOTS. No ale właśnie. Holandia, nie? Ta Holandia nieszczęsna. Także tutaj albo Martial, albo Pardo. I chyba wezmę Pardo. Póki co. Patrzymy, co będzie dalej. Jest znowu Thiago. No tutaj ten Bayern nam bardzo często wypada. I chyba taki Bayern to my zrobimy w tym drafcie głównie. Kolejny wybór. O, Abate. Zawsze spoko. I ostatni wybór to myślę, że będzie chyba Nzonzi. I tak też postąpimy. Tak, także dobra, słuchajcie, idę zrobić składzik. Mam nadzieję, że obyło się bez żadnego faila. I widzimy się za momencik.
Okej, słuchajcie, mamy skład zrobiony, jest to z Busquetsa w składzie, wygląda to całkiem nieźle. Na ławce rezerwowych jest inform Ronaldo, inform Ibry, inform Ben Arfa, a także Toc Lopeza. No, tego Lopeza raczej i tak nie będę używał, bo ma zaledwie 1,84 m, no więc średnio się nadaje. Natomiast skład wygląda całkiem nieźle i jak dokonamy jeszcze pewnych zmian, pewnie w drugiej połowie głównie, to możemy coś tam ciekawego ugryźć, także udajemy się na pierwszy mecz. A oto skład naszego pierwszego rywala, jest legenda Inzagiego. No jest na pewno lepszy niż Vieri, to dobrze wiecie z wymarzonej Serie A, natomiast na pewno będzie problem z kondycją u niego w drugiej połowie i tutaj będziemy upatrywali swoje szanse. Poza tym z to zgrania składzik całkiem niezły, udajemy się na ten meczyk i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Zobaczmy, Gareth Bale będzie pierwsza szansa. Gareth Bale! I to już jest 1-0 w drugiej minucie. Co tu się wydarzyło? A to dobrze. Zobaczmy, Miller. Już zagranie do Komana. Ten podaje jeszcze do Griezmana. I Antua Griezmann. Piękne zagranie do Thiago. I to już jest 2-0 w 13 minucie. No całkiem nieźle idzie póki co. Zobaczmy, Busquets Totsa. Zagrywa do Antua Griezmana. Antua Griezmann. No nieźle tutaj wymanewrował. Zobaczmy, Griezmann do samego końca. Griezmann, Gareth Bale. Troszkę na farcie, ale 3-0. No dobra, słuchajcie, mam rage-fit po tej trzeciej bramce, także poszło dosyć szybko. Nawet nie musieliśmy wpuszczać ani Ronaldo, ani Ibrahimovicia i tak dalej, także wygrywamy 3-0, udajemy się na kolejny meczyk ćwierćfinałowy. Oto skład kolejnego rywala, 3-4-2-1. Wygląda to całkiem nieźle, jeżeli chodzi o zawodników, tylko zgrania 82. I zobaczymy, jak to wyjdzie w praniu wszystko. Antoine Griezmann, piękne przejście Griezmanna. Antoine Griezmann sam, po drugiej stronie jest Gareth Bale. Tylko czy on będzie chciał tak to rozwiązać? Griezmann do końca sam i 1-0. 10 minuta. Z tego wszystkiego jeszcze wyjdzie kontratak, to jest najgorsze. A to jest Messi, kurde, Martinez. No naprawdę mamy dwóch szybkich obrońców na środku. Bartra i Martinez. I z tego będzie bramka. No wiedziałem. Mamy remisik. Zobaczmy, Griezmann, kolejna akcja. I tutaj Neymar na pustą bramkę może mieć i będzie miał, nie wiesz. No nie wiem, co powiedzieć. Zobaczmy, Gareth Bale. Ładne wejście. Jest tutaj Ibrahimović, uderzenie. I to jest 2-2. Ledwo co wszedł. Od razu w drugiej połowie postanowiłem wpuścić Ibrahimovicia, Ben Arfę, Ronaldo. I oto pierwsze efekty. Piłka na Cristiano Ronaldo. Po drugiej stronie jest Gareth Bale. Jezu, co to ma być? Nie, koniec. To już jest po meczu. Zobaczmy, Ronaldo. Jest tu Busquets. Jeszcze Busquets do Ibry. Ibrahimović! I 3-2! To jest Ibrakadabra. Zaczarował absolutnie. I to jest setna minuta. Nie tym razem 100, tylko setna minuta. Ale Ibra, powiem wam, że też tak uderzył trochę dziwnie tutaj kanał Busquetsa. No wreszcie ten Toc tak za pleców uderzył. No i genialnie, genialnie. Mam nadzieję, że będzie półfinał. Zobaczmy, Ibra zagrywa do Busquetsa. Busquets ledwo tutaj zipie, ale Ibrahimović! O panie! No żeby to się teraz na mnie odwróciło. Jeszcze tutaj jakoś daje radę. Zagrywa do Cristiano Ronaldo, który może to skończyć. Ronaldo! Ja pierdzielę, no nie wierzę, znowu nic z tego nie wyszło. Jeszcze Ronaldo! I będzie rzut rożny. Zobaczmy, piękna piłka Ibry jeszcze do Cristiano Ronaldo. Ronaldo powinien tutaj lobować. I to wejdzie? Weszło. 120 minuta, 4-2. No i w tym momencie mamy półfinał. A tutaj jeszcze Cristiano Ronaldo, zobaczmy, Rabonka do Müllera i 5-2. No, kropka na D postawiona absolutnie, także już możemy śmiało myśleć o tym półfinale. No tutaj przede wszystkim te zmiany dobrze zrobiły. Ibrahimović zrobił ogromną różnicę. Najpierw zdobył te dwie bramki, potem jeszcze asystował do Cristiano Ronaldo. Tutaj widzimy, arbiter skończył ten mecz na całe szczęście i spokojnie możemy już, tak jak mówię, udać się chyba na półfinał, tak? Dobrze mówię? Tak, na półfinał. 3-0-5-2 i teraz mecz półfinałowy. Zapraszam serdecznie. Oto skład półfinalisty, draft 186. Jest Neymar, Griezmann, Bale, Ramos, Piqué i Iniesta, także całkiem spoko skład. Na HPO widzę, tutaj też jest Payet. Także, no zobaczymy, całkiem fajny składzik. Zobaczmy teraz Busquets, pięknie tutaj uruchomił Garetha Bale'a. Gareth Bale wchodzi w pole karne. Ojojoj! Niepotrzebne wyjście bramkarza, ale jednak nic z tego nie wyszło. Trochę też się zagapiłem, ale tutaj nadal ta akcja trwa. Zobaczmy, Busquets zagrywa tutaj do Garetha Bale'a. Gareth Bale, piłka po ziemi, prosto do Griezmana i 1-0 w 6 minucie. Znowu niezły początek aniołów. Coman czy Monreal? Oj, będzie ciekawy pojedynek. Coman. Chyba jednak Coman wygra ten tutaj bieg. Zobaczmy, Coman powinien wrzucać.
I kurde, nie wiem co to była za wrzutka, ale jest tu Griezmann, zagrywa do Tono. Właściwie podaje tutaj Müller. Prawie przejął jeszcze tę piłkę, ale nic z tego. O matko jedyna. No i teraz, żeby to się na mnie odbiło czkawką, Griezmann. 1-1. Będzie wrzutka. O, dziwna. Strasznie dziwna. Müller z piętki. Dobitka. Nie ma. Griezmann. Słupek. Gol? Ja pierdzielę. Ale co tutaj się wydarzyło? Zobaczmy jeszcze raz. Tutaj Müller z piętki. Tutaj dobija. I tu Griezmann. Tam był jeszcze faul chyba, wiecie? Ale Griezmann w ogóle chyba łokciem wbija piłkę do siatki, ale mniejsza z tym. Zobaczmy Müller. Do Griezmann. Ależ tam wychodzi Thiago. Thiago! I 3-1. Jeszcze po drugiej bramce taka mała ciekawostka. Mój przeciwnik postanowił zmienić bramkarza, prawdopodobnie na Leno. Także zobaczymy, jak ten zabieg mu wyjdzie. Na razie niezbyt dobrze. I ależ błąd! Griezmann! 4-1. Oj, chyba gościu wyjdzie teraz. Zobaczmy, Busquets do Griezmanna. No, piąta bramka w tej połowie chyba zakończy ten mecz. I miejmy nadzieję, że tak będzie. Bo szkoda czasu. Ibrakadabra. Ależ to zrobił, no to jest po prostu Ibrakadabra. W przerwie postanowiłem wprowadzić od razu też trójkę moich zmienników, czyli Ibra, Ronaldo, Ben Arfa. No tak, żeby jak najszybciej skończyć ten mecz. Ależ piękne zagranie do Ben Arfy. I czy będzie gol Ronaldo? Jest, 7-1, 60 minuta. Cristiano Ronaldo. Na razie zejście do środka, na trochę zwiód rywali. Jest tutaj Ben Arfa. I będzie chyba penalty, bo co to za odcinek bez karnego. No, ale on, myślę, że tutaj przy takim wyniku bramkarz może zostać w środku, więc postanowiłem uderzyć w lewy górny róg i jest 8-1. I zobaczmy teraz jeszcze Ibrahimowicz, może jakiś strzał z daleka, Ibrakadabra, 9-1. Mamy kwadrans, aby zdobyć 10 bramkę. O Jezu, co gość się zrobił? 10. Zobaczmy Cristiano Ronaldo. 11. Okej, słuchajcie, wygrywam 11-1, także całkiem nieźle. No i awansowaliśmy do finału tym samym. Zobaczymy, jak będzie w finale. A oto skład naszego finalisty, piątka obrońców. Ajajaj, no nie będzie ciekawy, coś czuję. Oj, Luka Modric. Nie, no jak ta piłka przeszła? Jezus, no. Marquisio. Wpuścił tego Marquisio. Ciekawe, czy zwykły, czy toc. Bo ten Toc wygląda naprawdę nieźle. Nie wiem, czy widzieliście już wszystkie karty. Ale Toc Marquisio to po prostu zabójca jest, absolutnie. Zobaczmy, piłka na Griezmann. Antoine Griezmann dosyć łatwo przeszedł. Griezmann! I mamy wyrównanie w 10 minucie. Zobaczmy Gareth Bale. Oj, będzie groźnie. Bale? O Jezu, gol! Tak jest! Dużo szczęścia mieliśmy, absolutnie. Ale na listę strzelców wpisuje się oczywiście Toc Sergio Busquets, który tutaj od samego początku ma opaskę kapitana. No i pokazuje, że zasługuje. Zobaczmy Griezmann, teraz piękne zagranie do Bale'a i to może być koniec! 3-1, oczywiście to nie jest koniec, ale na pewno będzie teraz o wiele łatwiej. A jeszcze w trakcie przerwy po pierwszej połowie na pewno wpuścimy naszą wielką trójcę. O Jezu, piłka do Cristiano Ronaldo przeszła tak kurczę niefortunnie. Nie wiem, który z naszych obrońców popełnił błąd, ale naprawdę ta nasza obrona no, dosyć słabo wygląda, trzeba przyznać otwarcie. No ale trudno, walczymy dalej. No kurde, nie no. Ja nie wiem, co to za plaski tam grają u mnie. Ale kładam się, słuchajcie. No i to gol. Busquets, co wykombinuje? Ale jest zagranie do Ben Arfy. I 4-3. Ale powinienem podawać tam, powinienem podawać. Potem bym żałował, gdyby to nie wpadło, ale Busquets. No to z Busquetsa pokazuje, no to zagranie. Perfekto. A tam był niekryty Bale. To był błąd, moi drodzy. To trzeba było podawać, ale ważne, że weszło. Okej, słuchajcie, wygrywamy 4-3, także całkiem nieźle. No i myślę, że możemy zobaczyć, jakie paczki dostaniemy. Także jest szansa na trafienie Totsa. Także jest to pierwszy raz, pierwszy mój draft też, gdzie będziemy mogli zobaczyć. O kurde, no taki zestaw jeszcze. Jak na złość, słuchajcie. Aj, dramat. Co to jest warte? W ogóle nic. To jest 25, to jest 25, 50, 55, 60 tysięcy to jest warte, moi drodzy. No ale zobaczymy. Może nam się poszczęści. Poszczęści. Także otwieramy, słuchajcie, za wygrany finał te paczki. Mam nadzieję, że będzie jakiś toc i rozpoczniemy to, te trafianie toców już od tego odcinka. Pierwsza paczka, no nic na to nie wskazuje. Ale wiadomo, te dwie pierwsze paczki to w ogóle jest totalna żenada. Także mam nadzieję, że w tych kolejnych paczkach też będzie nieco lepiej i jakiś tocik
nam wyleci. Tutaj Antoine Griezmann na obrazku, ale też jak widzimy bez rewelacji. Bierzemy oczywiście kontrakty do klubu. I zostały te paczki z tymi zawodnikami. Ale te paczki, ja ich tak nie lubię, naprawdę. One są tak nieopłacalne według mnie. Warte 25 tysięcy, a w rzeczywistości sami wiemy jak jest. I pierwsza paczka. Eć, o Włochy! Aj, myślałem, że Chiellini. To by było jeszcze spoko. Co my tutaj mamy? Jest Chiellini, jest Rodrigo Rybus. Wiecie co, tego Rybusa ostatnio tak często trafiam, że to już jest aż spektakularne. No i ostatnia paczka. Wszystko wskazuje na to, że może być ciężko ze zwróceniem się tego draftu. I napastnik, no nie. Gdyby to był SP, to jeszcze jaja Touré, to jak najbardziej. Ale sami widzicie, no absolutnie, absolutnie bez szału te paczki. Także niestety nie udało się, ale mam nadzieję, że spodobał Wam się ten odcinek. Napiszcie Wasze propozycje w komentarzach, jaki robimy kolejny draft. No i jak widzicie, włosy, nowa fryzurka, tutaj cyk cyk, pomogło wszystko. A dla tych, którzy zostali do tego momentu, serdecznie zapraszam do otworzenia jednej paczuszki za 25 tysięcy. No i do tego, jeżeli nie subskrybujecie mojego kanału, to koniecznie zasubskrybujcie. Będę Wam mega wdzięczny za to i mamy SP. A, czeka maka. Także czekajcie, jeszcze to kasjonie. Tragedia. Dobra, to tyle na dzisiaj. Dzięki wielkie za oglądanie. Trzymajcie się, do następnego.